Dobra, mogę wbić na tego midlane'a spróbować. No on użyje CW i tyle będzie z ganka. To ale patrz, on sobie ten, nie zawracaj głowy. On zaraz tutaj sfrajeruje i użyje to za wcześnie. Sfrajeruje. No dobra, to sprawię, żeby tak było. Kurde, zagapiłem się i chyba zginąłem. Wiesz nie? Bo flashnąłem, jednak zginąłem. Mimo, że flashnąłem. No i od razu humorek gituwa. Ale farmy nie zabieraj, proszę. Jak proszę, to? Daj midlanerowi. Dobra, proszę. Nie, paczewka. Szewczyk, dratewka. To ten, co smoka wawelskiego rozpruł? To właśnie ten. Nie, to był Wiedźmin Geralt, przepraszam. A, no się. Tak, Geralt z Rivi. Geralt. Geralt z Rini. Grany przez Tomasza Karolaka. Tak jest. Potrząśnij mieszkiem. Potrząśnij mieszkiem. Wow! Uwaga na bocie. Ej, ale jakby Tomasz Karolak grał Wiedźmina, to mi tak skisnął. Jezus Maria. W sumie na Sylwestrze śpiewaliśmy ten... Tak? Daj Wiedźminowi. Doskonałe. Jak usłyszałem, jak polska wersja brzmi, to myślałem, że się zesnął. Grosza daj Wiedźminowi. Sakiewką potrząśnij, sakiewką potrząśnij. Trójka. Nie ligue. To nie. Ale ładnie twój bot się zebrał, lol. Ej, a co tam dobrego jest? Może ja chcę? Herbatka taka owocowa. O, to ja chcę. Ej, Xame, chcę, zabierzesz mu? Spoko. Oho! Ile cukru? Dwie łyżki. Dwie łyżki. Stać nas na to? Takie nieczubate. Nieczubate łyżki. Stać nas? Stać nas. Stać nas. Kurczę, no bo rzuciłeś grosza Tomaszowi, a nie mi, i tak jest właśnie. Teraz mogę potrząsnąć sakiewką, ale inną, szczerze mówiąc. No i widzisz, przynajmniej ten, przynajmniej Asia nie jest takim zwyrodniałym ojcem jak ty. Ona by ci dała cukru, to prawda. Znalazłeś kolegę. No. On nie jest taki potężny, jakby się miał go wydawać. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Panie Jeanie. Janie, Jeanie, Anie. Odsfleszowany... Ja, w Wiedźminie też był Jean. To się wszystko zgadza. To no, będzie odcinek tematyczny. No? Kuja tam. O kurde, ale prędki wąż. Wije się wciąż. Jezus Maria, dudu. O. Czemu mnie ksujesz? To ja ci pomogłem. Nie! Cóż tak. I no faktycznie, nie. No. Chłopcy, nie kłóćcie się. Tato, ale on mi zabrał. Oddaj mu natychmiast, mu oddaj. Jego było. Gówno zabrałem. No i teraz widzisz, kurczę. Tato, on mnie nie uratował. Jak się opiekujesz młodszym bratem? A, zabiłem. Brata, co? Tato! Tato mnie zabił. Ty co ty wyszedłeś? No bo otwiera... Aha, wy jesteście tam, dobrze. Bo ja no! Otwierałem no, sobie skrzynkę, no. A co, teraz tu wyszliście? Dobra. Nie, on wyszedł tylko. No i teraz co? Ciepły wyszedł, cieplasz. Dąż tu. Musiałem. Ej, w ogóle nie wiem, co mam myśleć, bo byłem sobie dzisiaj w galerii, nie? I zaczepiła mnie babeczka od banku. Taka młoda, w moim wieku mniej więcej. I gada cały czas napierdziela. Ja mówię, że no tak średnio zainteresowany, średnio. I na sam koniec mi mówi, no jakbyś zmienił zdanie, to masz tu mój numer. I zapisała mi swój numer. I nie wiem, co myśleć o tym. Nie wiadomo, czy bardzo chce ci sprzedać coś, jakąś no usługę właśnie, bankową, takie, czy... kurwa zbicie mam straszne. To jakiś nowy rodzaj podrywu na ofertę bankową. Tak naprawdę wcale nie była z tego banku, tylko nie wiedziała, jak zagadać.
W ogóle zamiast kurwa o tych bankach, to w pewnym momencie zaczęła o YouTubie ze mną gadać. Jak to? No, zaczęła gadać, że... Aha, czyli po prostu poznała w tym YouTubera i... Nie, no pytała... Wyczuła pieniądz, nie? Pytała, co robiłem Sylwestra i tam powiedziałem, że byłem u takiego tam gościa, który się bawi w YouTube, a ona mówi, że a kto to może kojarzy. Powiedziałem i zaczęła mi gadać, że ona to tam ogląda Freeza i tak dalej i ten... I ja mówię, co jest kurwa? To brzmi jak podryw. Tam... Chciałam do niej kurwa napisać SMS-a, no jednak wezmę ten to konto. No konto to luzik. No ja, ale po co mi kolejne, jak mam i jestem zadowolony. No w imię miłości, no. To ona ci powie po co. W ogóle ja gram na Reklesa 69, jakiś smurf konto Reklesa, nie? No 69 zapewne. Zapytasz skąd to wiem. Otóż skąd? Liczyłem wszystkiego konta. A, no dobra. Tak to się robi. Żeby wnioskowałeś. I co ten Ramus się teraz zlagował? Co to? On jedzie bez jechania. Wiesz, jak się nazywa zalagowany Ramus? Jak? Lamus. Dawaj go. Ej, jestem, ej! O kurwa, jest dużo tutaj. Nadchodzę powoli. Brakuje mi trochę... Dawaj, tu masz kładkę. Nadchodzę cię podleczyć, proszę nie zgin tu. Nie trafiłem w... Winę tu. Mogę zaraz obrócić. O tak, podleczony. Rolnik ukarzony. Znaleziony, nie kradziony. No teraz zginiesz raczej. No chyba tak. O kurde, gdybym miał manę na Q, to bym zrobił Q. Zrobiłem Q. No to... A gdybym umiał śpiewać, to bym śpiewał. Tak by było. Ale mu kurwa paluchy bolą od grania tym gównem, kurwa. Zresztą trzeba tak napierdalać cały czas we wszystkie klawisze. No bo to im mocniej uderzysz, tym większy damage, wiadomo. Nie, ale trzeba spamować z skillkami. Polecam Ramusa. Polecam Ramusa. Polecam Ramusa. Janusz Tracz, już mówiłem wam, że nie, że ten, że Tracz to tył czart. Tak, bardzo mi się podoba to. Ja się dowiedziałem, bo obejrzałem filmik zimnego sprzed tam dnia czy coś. I no teraz tak samo, wiesz, z każdą grupą znajomych. Ej, mówiłem wam już, że Tracz to... Jedyny prosty sposób, żeby zabłysnąć przed każdym możliwym człowiekiem. Wiedzieliście, że Tracz to tył czart? Tej dziewczynie od banku mogłeś tak powiedzieć. No i napisz jej SMS-a, ej, a ej, wiedziałeś... że Tracz to tył czart? Dokładnie tak. To wiem, kto nie będzie leczony przez cały mecz. Kto, że ja? No. Czemu? Z ekranie Yasuo. Nienawiści do Yasuo zostałem wychowany. Tata, nie zesraj się! Co ty masz do zajebistego skina do tego Heimera? Jestem trenerem smoków. I co, rozstawiasz zamiast zwierzyczek smoki? Tak. Co? Ja ty... Skąd masz pieniądze na takie rzeczy? Ze skrzynek. A no tak, bo ty ciągle eski dostajesz, zapomniałem. Ja dupia. Pa, jaka impreza tu jest na midzie. Damn. Lepsza niż na moim Sylwestrze. Ja tu czuję boskie playsy. Na Hekarima i potem... Nic ci nie dawaj. Powiem, ty jeba na pało. I potem co? Flash na Hekarima i... Dobra, teraz nie? Teraz tak. Flash na Hekarima i zabierasz smoka. Albo Q na smoka nawet. Dobra, to... Nope! Jak na razie to flash, żeby przeżyć. Ale mogę zabrać smoka i nie przeżyć i byłoby bardziej warte niż to życie. Co to za życie? Żyję dla gangu, ty jeba na pało. Farm po prostu. Nie ma też z nimi bić, bo nic nie są mocne. What? Ale mnie wychujał ziomek. Tak flashnął, że aż się znalazłem w innym wymiarze. No dobra, to co? To wbijam. Miałem się ult, ej. 6 sekund. O Boże! Zimny, what? Ty co z tym wszystkim najlepsze? Powiedział wbijam i zaczął uciekać. Ej, cicho. O, idę sobie, wierzę, postawię i tyle. Widzę, oni już żyje. Tyle mogę zrobić tylko w tej gierce. Jeszcze jest jedna rzecz, którą możesz zrobić. Just do it. Dobra.
No, dostałem ticket na tego seta. Co to jest ticket na seta? No jak zrobisz 10 razy first blooda w gierce, to dostajesz taką wizytówkę jego. Wizytówkę? Tak jak od tej laski? Masz do niego zadzwonić? No, call me maybe. Zadzwoń do seta. Napisz mu, jaki jest od tyłu tracz.